Przegrywamy kolejny mecz już trzeci w tym roku, ta sytuacja robi się chyba coraz bardziej nieciekawa. Myślę, że nie robi się tu nieciekawa, tylko jest nieciekawa bardzo i no, trudno coś mówić, tak? Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. GKS Techy też miał swoje sytuacje, no jedną, gdzie akurat nie powinien strzelić bramki, no traciłem bramkę w końcówce. No już nie było szans na odrobienie praktycznie. Pytanie, czy nie zagraliśmy zbyt zachowawczo, bo tak wydawało się, jakby ten punkt nas satysfakcjonował. Nie, mieliśmy nakreślony plan na ten mecz i dopóki go realizowaliśmy w pierwszej połowie, wszyscy cały mecz mieliśmy praktycznie pod kontrolą, tak? I GKS Techy nie wiedział, nie mógł sobie z nami w ogóle poradzić i dodatkowo mieliśmy dwie tam chyba dobre sytuacje, które mogły skończyć się bramką. A w drugiej połowie no, przestaliśmy realizować to, co sobie nakreśliliśmy w szatni, co nam trener nakreślił, tak? I niestety. Efekt nowej miotły nie zadziałał? Jak się współpracowało z trenerem Stawskim podczas tego mijającego tygodnia? Bardzo dobrze. Ja, to jest pytanie, ja jestem, no mówię, zawodowcem, tak? I dla mnie, kto jest pierwszym trenerem, tak naprawdę, nie ma znaczenia, tak? Ja wychodzę robić swoje i jeżeli trener będzie mnie widział w graniu, to będę grał, jeżeli nie, to nie. To jest, ja mogę tylko o trenerze Stawskim w samych superlatywach mówić. Znamy się 6 lat, także wiem, że da radę. W sobotę już mecz z Pogonią Sielce. Trzeba szybko się odkuć. Ja myślę, że trzeba szybko się odkuć. No, trzeba zacząć wygrywać, tak? I przede wszystkim już teraz nieważne jak, w jakim stylu, styl jest nieważny. Musimy zdobywać punkty.